firmie Briggs & Stratton produkujemy silniki i urządzenia mechaniczne do użytku zewnętrznego. Robimy to lepiej niż ktokolwiek inny na świecie. To jest to, co robimy. Ale to nie jest to, kim jesteśmy. Jesteśmy ludźmi stojącymi za tą znaną marką. Jesteśmy twarzami pomysłowości i innowacji, jakości i ciężkiej pracy, dumy i mocy. Naszym działaniom przyświeca cel, jakim jest zapewnienie maksymalnych korzyści naszym klientom, dostawcom, pracownikom oraz społeczeństwu. Poprzez dostarczanie mocy ludziom na całym świecie pomagamy w ulepszaniu ich życia. Nasze urządzenia ułatwiają życie ludziom na całym świecie. My jesteśmy bardzo podobni do naszych klientów, pracowici i samodzielni. Tacy są ludzie Briggs & Stratton. To jest Briggs & Stratton. Tak to się naprawdę zaczęło. Historia firmy Briggs & Stratton rozpoczęła się od tego urządzenia. Stephen Briggs oraz Harry Stratton w 1908 roku założyli korporację Briggs & Stratton. Początkowo działaliśmy w przemyśle motoryzacyjnym. I to było to, Briggs & Stratton Flyer. Flyer był ciekawym urządzeniem i najtańszym produkcyjnym samochodem, który kiedykolwiek został utworzony. Pozostawił on po sobie ważne dziedzictwo, jakim jest pomysłowość i innowacyjność. Briggs & Stratton zaczął napędzać pralki i glebogryzarki. Potem nastąpił decydujący moment. Był rok 1953. Zaprezentowaliśmy lekki silnik wykonany z aluminium. Silnik ten zrewolucjonizował branżę kosiarek i sprzętu ogrodniczego. Prawie każdego stać było na zakup tej nowej kosiarki i każdy chciał taką kosiarkę mieć. Briggs & Stratton stał się nieodłącznym elementem życia na przedmieściach. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie potrzebowali kosiarki, która była dużo łatwiejsza do przenoszenia i manewrowania niż kosiarki dostępne na rynku wcześniej. Przez resztę XX wieku firma Briggs & Stratton koncentrowała się na innowacjach, rozwoju produkcji, doskonaleniu małych silników benzynowych. W wiek XXI firma Briggs & Stratton weszła z nową wizją. Koncentrując się na rynku globalnym, firma Briggs & Stratton rozpoczęła działalność w sektorze wyrobów końcowych. Odchodząc od bycia jedynie silnikiem w produkcie, rozpoczęliśmy przejęcia firm produkujących kosiarki do trawy, odśnieżarki, generatory prądu, myjki ciśnieniowe oraz inne urządzenia mechaniczne do użytku zewnętrznego. Pomimo ciągłego rozwoju i zmian, firma Briggs & Stratton trwa przy swoim motto – wewnętrzna siła. Siła ta napędza ludzi i maszyny, aby zmieniać życie na lepsze. To jest to, co naprawdę znaczy ta marka, że ludzie rozumieją, że my im pomożemy zrobić robotę i zrobić ją dobrze. Właśnie tym zobowiązaniem wobec użytkownika końcowego kierujemy się w naszej działalności w dwóch segmentach biznesowych – w grupie silników oraz grupie produktów końcowych. W silnikach jesteśmy ekspertami. Nikt nie robi takich silników jak Briggs & Stratton. Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy i serwisujemy silniki w ponad 100 krajach. W tym zakresie żadna inna firma nie może nam dorównać. Nasze zakłady produkcyjne to mieszanka utalentowanych i odpowiednio wyszkolonych ludzi i nowoczesnej technologii. Nasze silniki są głównym wyborem dla innych producentów maszyn i urządzeń. 9 na 10 wiodących marek kosiarek do trawy polega na Briggs & Stratton, który napędza więcej ich produktów niż jakiekolwiek inne silniki. To dowód na uznanie i docenienie naszej jakości. Oprócz naszego biznesu silnikowego, również oferujemy nasze własne linie zmechanizowanego sprzętu do użytku zewnętrznego, sprzedawane pod marką Briggs & Stratton oraz innymi markami, z których każda ma swoje zalety oraz swoich lojalnych klientów. Nieprzerwanie prowadzimy też współpracę z innymi producentami, co sprawia, że firma Briggs & Stratton jest jeszcze silniejsza i bliższa klientowi. Innowacyjność definiuje to, kim jesteśmy i co robimy. Na tej cesze opiera się nasza historia i ona kształtuje naszą przyszłość. Prowadzimy badania, prace rozwojowe oraz projektowe. Potem wykonujemy eksperymenty i próby i doskonalimy nasze wyroby tak, aby ich wartość była jak największa. Tak naprawdę chodzi o to, co możemy zrobić lepiej, aby osoba używająca sprzęt była w pełni zadowolona. Słuchamy naszych klientów, koncentrujemy się na tym, żeby dostarczyć im to, czego potrzebują.
W firmie Briggs & Stratton dużo mówimy o głosie klienta. Tak naprawdę to znaczy, że chcemy wyjść w teren. Chcemy zrozumieć, jak klienci korzystają z naszych wyrobów. Patrzymy, na co zwracają uwagę, jak obsługują produkt. Jak możemy im ułatwić korzystanie z naszych produktów. To wielka część tego, czym Briggs & Stratton stanie się w przyszłości, szczególnie w przypadku rynków wschodzących. Spółka założona przez dwóch facetów z Milwaukee jest obecnie firmą o zasięgu globalnym, działającą na 6 kontynentach z ponad 30 tysiącami dealerów na całym świecie. Briggs & Stratton to globalna organizacja, która wszędzie dostarcza ludziom moc, aby polepszyć ich życie. Od koszenia trawnika w Wisconsin poprzez uprawę ryżu w Azji, po budowę dróg i budynków w Brazylii. Produkty Briggs & Stratton są obecne na całym świecie, co sprawia, że jesteśmy firmą globalną. Briggs & Stratton istnieje od ponad 100 lat, tak więc doceniamy zrównoważony rozwój. A dla nas zrównoważony rozwój oznacza trzy rzeczy. Ludzie, planeta, zysk. Najpierw ludzie. Nie zostajesz największym producentem małych silników i urządzeń mechanicznych do użytku zewnętrznego na świecie bez ludzi. Ludzi, w których inwestuje firma, której misją jest dostarczenie najlepszych produktów o najlepszej wartości. Mamy kilka wspaniałych aktywów, mamy wspaniałą markę, wspaniałe fabryki, mamy wspaniałe warunki do pracy, ale na koniec dnia liczą się tylko ludzie. Ci ludzie, nasi ludzie, Briggs & Stratton budują więcej niż silniki. Pomagamy też budować społeczności. Wspieramy imprezy kulturalne. W Milwaukee jesteśmy sponsorem największego letniego festiwalu na świecie. Finansujemy także działania z zakresu zdrowia i opieki społecznej. Bieg Relay for Life, bieg Briggs and All Run and Walk, jak również dofinansowanie Fundacji United Way to przykłady naszej działalności na rzecz społeczeństwa. Przekazaliśmy także urządzenia wartości $1 000 000 amerykańskiemu Czerwonemu Krzyżowi do wykorzystania przy zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych. W naszych działaniach sięgamy dużo dalej, wspierając globalną społeczność w czasach kryzysu, od potężnego trzęsienia ziemi na Haiti, poniosące śmierć tsunami w Japonii. Briggs & Stratton tam był. Nasza grupa szybkiego reagowania przekazała potrzebującym osobom generatory prądu i myjki ciśnieniowe. Nasi ludzie również pomagali zupełnie obcym osobom w ich powrocie do normalnego życia. Wierzymy, że pomaganie ludziom w potrzebie jest bardzo ważne. Koncepcja korporacyjnej odpowiedzialności jest także widoczna w drugim elemencie zrównoważonego rozwoju, jakim jest planeta. W ciągu ostatnich lat ograniczyliśmy emisję zanieczyszczeń i zredukowaliśmy zużycie energii w naszych zakładach. Jako jedna z pierwszych firm wprowadziliśmy system oczyszczania i odzysku ścieków w naszych fabrykach. Rocznie poddajemy recyklingowi ponad 1 000 000 litrów oleju i 1 000 000 kilogramów złomu. W Briggs & Stratton ochrona środowiska ma znaczenie priorytetowe. Trzecim filarem naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju jest doskonałość biznesowa. Koncentrujemy się na wprowadzeniu na rynek innowacyjnych wyrobów. Nasze procesy projektowania i produkcji podlegają ciągłej ocenie i optymalizacji. Zawsze staramy się dawać korzyści zarówno naszym klientom, jak i naszym udziałowcom. To z kolei zapewnia stabilność działalności Briggs & Stratton w długim okresie. Przyszłość jest jasna dla Briggs & Stratton. Przewidujemy mocny wzrost w obszarach produkcji silników oraz produkcji nowych wyrobów o wyższych marżach, a także na rynkach wschodzących na całym świecie. Jednym z bardzo ważnych zjawisk jest obecnie ciągła industrializacja rynków wschodzących. Jak możemy pomóc w budowie dróg, w budowie infrastruktury w tych krajach? To wszystko wychodzi dużo dalej poza zwykłe koszenie trawnika. Idziemy dalej w stosunku do tego, co robiliśmy w przeszłości. O wiele bardziej koncentrujemy się na tym, jak dostarczyć wartość, która polepszy ludziom życie. Robimy to z tym samym zaangażowaniem, z tą samą pomysłowością, tą samą pasją, którą Briggs & Stratton kierował się od pierwszego dnia istnienia. I robimy to z ludźmi, którzy kontynuują tworzenie marki Briggs & Stratton jako symbolu siły, niezawodności i innowacji.